Susu, tu Mary Kayden i witam Was bardzo serdecznie w czwartej części First Looka The Sims Miejskie Życie. Jesteśmy tutaj z Lexin w jej pięknej, inaczej, kuchni. Lexin właśnie przygotowuje sobie pierwszy posiłek w domu. Jak wiedziałam, już ostatnio pod koniec odcinka była zmęczona, ale głodna, więc postanowiłam, że wyślę ją na górę, żeby sobie zrobiła kolację, ponieważ ona lubi gotować, jak wszyscy wiemy, a jeszcze nic nie gotowała, więc pomyślałam, że może chciałaby zrobić coś sama. Zrobiłam makaron z serem, ale właśnie tutaj widziałam, że mogę zrobić to burrito z kurczakiem, które ona jadła. Także to jest bardzo fajne, że można się uczyć tych nowych przepisów. No i co? Ona sobie zje. Z tej energii oszczędna może nie jest aż tak źle, ale właśnie chciałam, żeby sobie coś sama zjadła. I jutro oczywiście, tutaj u niej jutro, wybierzemy się na ten festiwal, festyn, związany z gamingiem, komputerami i generalnie cyfrowym światem. I już nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. I wtedy też zwiedzimy oczywiście tę dzielnicę, w której on się odbywa. Zobaczymy, jak to wygląda. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I jeśli starczy czasu, to pozwiedzamy również inne dzielnice. No, ale weź mi to, no, sprzątnij. Pięknie. No, już się robi śpiąca. Może jeszcze tylko wyślemy ją do kibelka. Czekam i czekam, aż się coś zepsuje. Mam nadzieję, że Lexi nie obrazi się na mnie za to, że czekam tutaj na jakieś nieszczęście dla niej, ale po prostu bardzo... A czy już? Weszła do łazienki i od razu, nie wiem, dostała cenzurę. Bardzo dziwne, Lexi. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że jej źle życzę czy coś, ale bardzo bym po prostu chciała zobaczyć, jak to wygląda. W ogóle przez ten most mam co chwilę wrażenie, że tu deszcz pada. To jest bardzo dziwne. W tym miejscu dzieją się dziwne rzeczy. Tak jak ostatnio zauważyliście. Teraz powiem to odwrotnie. Śpi. Są parkomaty, mimo że nie ma samochodów. Miauczą psy i koty. Specjalnie tak to powiedziałam tym razem, żeby nie było. I jeszcze pada deszcz, mimo że nie ma pół roku. O! Coś się spierniczyło. No nareszcie, a ona śpi. Może to naprawdę... To korki są, ale to bzyczy. Ja bym tego się bała dotykać. Ja myślę, że poskarżymy się administratorowi budynku, ale ona teraz śpi, więc nie może tego widzieć. Także poskarży mu się rano. Dobra, także niech ona sobie śpi tutaj słodko. A ja wracam do Was rano! Okej, jest siódma, wstaje nowy dzień. Ona tutaj jest... ona zawsze łóżko od razu ścieli. To jest ciekawe. To jest dosyć wcześnie, ale jest wyspana, więc po co marnować czas. I tutaj ciekawi mnie, czy będzie mogła właśnie oglądać... O, aby przywrócić zasilanie, sprawdź najpierw skrzynkę. A kanał też nie może oglądać, tak. Prąd nam nie działa. To światło też nam wysiadło? Nie mamy światła! A kuchenka działa? O, proszę. Tutaj jest ogień, ale okazuje się, że to jednak jest kuchenka na prąd. Bardzo ciekawe. I lodówka pewnie nie działa. Też, no. Mogę robić tylko rzeczy bez kuchenki. Mikrofalówka padła, super. Dobra. Poskarżymy się administratorowi budynku. A, przez telefon ona dzwoni. Nawet jeszcze tego nie widziała, ale dobra. Uznajmy, że zauważyła, że jej światło nie działa. Przy łóżku lampka się nie pali. Jasne, dobrze. Dobra, z pani lokatorka, rzucę na to okiem. Okej. Właśnie pisali, żeby utrzymywać dobre kontakty z tym panem, także będziemy to robić. Dobra, skoro nie możemy, gotowa. A, idzie tutaj, czekajcie. To ja chciałabym... Lexin, podejść tutaj. Tak sobie sam wszedł. To przerażające, że ma klucz. Ojoj, spięta. Zauważy mi skrzące się skrzynki i skrzące się przedmioty wyglądają na niebezpieczne i sprawiają, że simowie stają się spięć. Naprawił pan? Jak pan nie naprawił? Światło jest, ale dalej się iskrzy. No. Nie może pan naprawić. Ponarzekaj na problemy. No, ale panie... Szymonie, to dalej... Ja wiem, że prąd działa, ale to dalej iskrzy.
Jak ja mam tak żyć? Przecież to wydaje hałasy i... To na pewno zaraz znowu walnie. On nie lubi nas, to źle. Może... Może poznamy go najpierw. Tak, rozmawiajcie do siebie tyłem. To takie logiczne. No ale wie pan... Mól książkowy. No to super, niech pan ogarnie. Światło działa, ale dalej się iskrzy, ja nie wiem. No ale widzi pani, telewizor działa. Właśnie włączyłem go pilotem. No dobra, panie, ale o, fajny program leci akurat. Działa, ale iskrzy, to nie powinno tak być. Pan nie umie jednak naprawiać tak, jak powinno być. Dobra, ale niech nas lubi. Powiemy coś jeszcze. Zapytamy o zawód. O, ciekawe, czy nam powie, że z administratorem. Zapytaj, jak mu dzień mija. Aha, pracuję jako administrator w budynku. Niku, ale to się iskrzy, to ich zagłusza. Dobra, i potem może po prostu się pożegnamy. Pożegnaj. O, ten znowu wyrzuca śmieci, on jest bardzo porządny. Dobra, spróbuję może... Działania? Nie. Patrz w chmury, stroje. Pożegnałaś się z nim? Ja bym spróbowała... Wezwać Jasmine? Ale dziwnie, czemu akurat ją... Rodzina, praca... A on to daje... Czyli nie mogę technika naprawczego wzywać? Rozmawia, wisi SMS, zapewne wydarzenie towarzyskie... Przynieś rodzinę, weź rób, podróżuj... Polsywacy, kupskrzyw, wynajmij usługi, a jest. Dobra, zobaczymy, co jest do wyboru. Jest pizza, gosposia, złota rączka, jest technik. Ogrodnik, aha. Muszę mieć ogród, do mieszkania nie mogę, jest niania! I, o, masażystę. Ale muszę mieć stół, okej. Dobra, ale widzę, że chyba po rozmowie się jednak do nas przekonał i to naprawia. Wiem, że jesteś głodna, nie poczekała. Może się przebierz. Albo nie potrzebujesz się wykąpać? Nawet nie. Dobra, to... Po prostu zmień strój. Zmień strój na... Może na ten, w tym jeszcze nie chodziłaś, aby ubrałam ci go jako pierwszy. O, naprawił pan, ale super, bardzo panu dziękuję. To możemy się już pożegnać? Może jakoś pochwal go, czy coś takiego? Pokazanie stroju, nie. Nie ma tutaj, żeby go pochwaliła. Dobra, to podziel się pomysłami. Jest pan bardzo uprzejmy i potem bym poprosiła, żeby już sobie poszedł. Nie ma, pożegnaj się. Chciałam się zająć innymi rzeczami. Pożegnajcie się. Po prostu. O, pożegnaj. Dziękuję bardzo, cieszę się, że już działa. Pogadamy innym razem, no to pa. Dobra, to wyproś go. Może to nie będzie wredne. Mam nadzieję, bo tak on się coś nie zbiera do wyjścia. O nie, to zabrzmiało niemiło. A nie, bo ona tutaj... No... Wszystko w porządku, proszę do mnie zadzwonić dopiero za jakiś czas, dobrze? Aha, nie lubi nas. Kurczę. Nie lubi nas? Pokażcie, czy on nas trochę mniej lubi przez to, że go wyprosiłam. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Skoro już... W ogóle mamy automatyczne przełączenie? Niech się wszystkie... O, super. Będziemy mieć mniejsze rachunki. Właśnie, zajrzyjmy do skrzynki, skoro jest nowy dzień. Nie, nie mam nic. Dobra. Zajrzyjmy do sypu. Może coś zostało, żartuję. Przeczytamy notatkę może i o festiwalu jeszcze. Upewnimy się, czy jest. O, on poszedł do pracy chyba. Super. Co tam za notatka? Nieoczekiwana afirmacja. Ach, jak wspaniale zobaczyć taką miłą wiadomość. Dobra, to już pokazywali. Gotowa głowa do góry, prawdopodobnie idzie ci lepiej niż myślisz. O, to jest ta notatka! Jaki dźwięk! Rozpoczął się zlot zapaleńców! Kliknij dowolny znak dynamiczny w mieście, aby dowiedzieć się więcej! Dobra. To zaraz ruszamy. Grasha.
Okej, okay, jak widzicie, Lexin chyba jest już gotowa, żeby ruszyć właśnie na ten festiwal zapaleńców. Postanowiła ubrać się dosyć niecodziennie, ale pomyślałam, że tak będzie dosyć fajnie. Przebrała się tutaj za postać z Gwiezdnych Wojen, za bodajże Aile Sekure, o ile dobrze wiem. Jeśli coś pomyliłam, to przepraszam, ale nie znam się zbyt dobrze na uniwersum z Gwiezdnych Wojen. W każdym razie stwierdziłam, że to będzie pasować, bo taki festiwal z zapaleńców kojarzy mi się bardzo z... Myślę, że tam będzie coś do jedzenia, więc stwierdziłam, że może tam coś zjemy. Kojarzy mi się bardzo z, wiecie, takimi konwentami właśnie graczy, a na takich imprezach zawsze są jakieś cosplaye, to jest bardzo z tym związane, więc stwierdziłam, że może Lexin też chciałaby właśnie zostać cosplayerką i wyglądać tam jakoś fajnie, żeby inne simy z miasta ją podziwiały i żeby jakoś łatwiej nawiązać jakieś przyjaźnie, więc stwierdziła, że po prostu zrobi sobie zaczepisty kostium i no, wygląda po prostu jak rodem z Gwiezdnych Wojen. I właśnie tak ją tam wyślemy. Chyba właśnie prosto przez te tablice. Ona się zrobiła flirciarska przez to przemierzanie strojów. Czytaj o festiwalu. Jak przeczytam, to chyba będę mogła tam od razu ruszać. Albo może, wiecie co, zobaczmy na mapce miasta. Czy coś widać, że tam jest festiwal? Bo w sumie to też mnie ciekawi. Który on miał być dzielnicy? W Miód Malina, tutaj. A nie jest napisane, że jest festiwal. Dziwne, ale okej. Okay. Anuluję tą podróż, spróbuję prosto z tej tablicy się tam dostać właśnie. Mogłoby jakoś tam pokazywać się. Nie mogę się doczekać też w festiwalu tego Plitark i tak dalej. Dobra, wybierz się na zlot zapaleńców. Ruszamy! O, czemu wy się nie lubicie? Myślę, że wybierzesz się sama, poznasz tam ludzi zainteresowanych grami. Myślę, że Lexin w sumie może lubić grę. Ja lubię gry, więc Lexin też może lubić. Może nie będzie to jakaś jej, nie wiem, główna pasja. Chociaż jeśli chce zajmować się mediami społecznościowymi, to może właśnie zostanie, nie wiem, youtuberką, let's playerką. I właśnie może lubi oprócz gotowania też gry, zobaczymy. No widzicie? Są też inne postaci z Gwiezdnych Wojen i ktoś z Mrocznego Kosiarza przebrany i jeszcze ktoś. Wiedziałam, że to jest dobry pomysł, mimo że nigdy wcześniej mnie tu nie było. Dobra, tak to wygląda. To jest ta dzielnica sztuki bodajże. Ona tak się prezentuje. Tutaj właśnie grałam chwilę, kiedy miałam okazję grać przed premierą. Moja synka mieszkała chyba w tym budynku. I pamiętam, że właśnie nie podobało mi się to, że jakby... Jesteśmy tak nad tą zwykłą ulicą. Widzimy tam Simów, którzy chodzą, a my jesteśmy jakby tak, wiecie, nad poziomem wszystkiego. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale... No. Dobra, w każdym razie myślę, że pora przejrzeć się temu festiwalowi. Co to jest? To jest chyba ta Miód Malina, tak mi się wydaje. Tu jest karaoke. Tutaj mamy różne rzeczy. Jest rakieta, widzę. Tutaj są plakaty z gier. To jest co? Aha, tu można budować jakby rakietę, bo tu szybciej te umiejętności rosną. Tu są komputery chyba do jakichś zawodów. Można brać udział w jakichś zawodach? Jestem ciekawa. Toalety mamy. Dobra, najpierw ją wyślemy, żeby coś zjadła. O ja! Można kupić koszulkę! Mam nadzieję, że można kupić koszulkę. W ogóle, Lexin, czy ty... Aha, zapomniałam jej. Czekajcie. Zapomniałam jej kryształka włączyć. Czemu nie mogę kupić tu koszulki? Ale dziwnie, nie działają mi te rzeczy. A, teraz już działam. Kupuj obiekty, targuj się. Dobra, najpierw jedzenie. Widzę, że są jakieś takie... Ojej, ktoś odleciał. Takie typowe jedzenie jak na takich imprezach. Jakieś takie budki, hot dogi, zapiekanki. Brakuje mi zapiekanki. Ja często jem zapiekankę. Dobra, to zjesz hot doga może. Jako moja piękna postać, niebieska.
Ojcze, żeby posąg, właśnie, muszę wam powiedzieć, że ostatnio szukałam tego kostiumu przy okazji żywego posągu. O, tu się aspiracja zaktualizowała. Czekaj, zrobię ci zdjęcie. Fajnie ma tu rękę w dół. Szukałam tego kostiumu właśnie do posągu, ale znalazłam tylko hełm. Nie mogę znaleźć tej reszty. Nie wiem czemu i no... Buu. Nie wiem, gdzie to jest. Szukałam właśnie w kostiumach, patrzyłam tak ogólnie i... O, rozpoczynamy wyzwanie na zlocie zapaleńców. Udaję się do komputerów, aby przetestować swoje umiejętności programowania w hackathonie. Albo użyj zestawu do gier z czujnikiem ruchu, aby sprawdzić się w megateście graczy. Okej, okay. Ona nie ma żadnych umiejętności w tej dziedzinie na razie niestety, ale i tak może spróbować. Także nie wiem, jeśli ktoś z was wie, w którym miejscu można znaleźć ten kostium, jeśli on się już właśnie odblokował. To nie jest Goffrey? On się przebrał za trochę jak za Mario, za hydraulik. Ciekawe. Jeśli ktoś z was wie, gdzie właśnie znaleźć ten kostium, to proszę o pomoc, możecie mi powiedzieć, jest. W towarzystwie geniuszy przebywanie wśród tak wielu mózgowców przyspiesza tempo rozwijania logiki, umiejętności programowania i grania w gry wideo w czasie festiwalu. Okej. Okay. Fajne ma... Ojej, co się stało? Zawstydzona. Wstyd po zobaczeniu w lustrze własnej nieatrakcyjnej aparycji. Ojej, ale przecież super wyglądasz. Myślałam, że jesteś zadowolona. Goffrey się dosiadł do nas. Mówi nam o niedźwiedziach. Jakaś przerażająca historia. Dobra, przyjazne powitanie. Dobre jedzenie było? Całkiem smaczne. To była całkiem smaczna potrawa. Ale fajnie, wszyscy mają kostiumy. Dobrze, że ją przebrałam, to nie odstaje. O, tu się zaliczyło chyba coś? Okej. Okay. Dobra, się zaczynają te wszystkie konkursy. Co to jest? Zobacz, co się dzieje. No, zobacz, co się dzieje. Koniecznie, ale nie wiem, gdzie ty patrzysz. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj. Kup obiekt... Jakie ty masz w ogóle pragnienia? Zaprzyjnij się z administratorem budynku. Zgań publicznie za okazywanie uczuć. A to jest, zaznaczę, musimy to kiedyś zrobić. Dokończ czytanie książki. Dobra. Musimy kupić jakąś pamiątkę. Nie byłbym sama, gdybym nie kupiła pamiątki. Kup festiwalowy t-shirt, kup obiekty. Dobra, najpierw się potargujemy. Podobno Lexina jest w tym dobra. Tak ostatnio usłyszała, więc... No pani! Pani wraca! Moje pamiątki! Przecież jest dopiero 12, halo! No nie mogę kupić koszulki, zamknęli mi przed nosem. Oh, te smutne sytuacje. Dobra, myślę, że w programowaniu to ona nie ma się co zabierać. Pewnie tu jest, są same nie ma nikogo. Wiesz, nie w tym mieście jeszcze nie ma mózgów, ale granie mogłaby spróbować. Tu jest jednowolne stanowisko. Może niech spróbuje w megateście graczy. Przynajmniej umiejętności jej szybciej urosną. Idź, widzę, że tu Mortimer się bawi. Już doszedł do siebie po wczorajszym ostrym jedzeniu. Jeszcze jest Marian Bocian oraz Arun Hida. Okej, zdobyłem umiejętność grania, super. Tu wszyscy, tylko nie mogę im fajnego zdjęcia zrobić. O, chciałam fajne zdjęcie. Wszyscy w Big Blocka grają. Dobra, zobaczymy jak jej pójdzie. O nie, ona potrzebuje do toalety. Mam nadzieję, że sikanie w tym kostiumie nie jest trudne. Ale fajnie, że faktycznie te umiejętności wasze w ciebie rosną. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, co z tym testem. Masz jakiś nastrójnik za to? Chyba nie. A tutaj coś się stało. Bycie świadkiem zdrożnego zachowania! O nie, znowu ktoś się pocałował. Właśnie, przypomnieliście mi, jak się nazywała ta pani, która wszystkich waliła po głowie torebką, jak okazywali sobie uczucia. To była pani Zadecka właśnie w dwójce. I nawet żartowałam, że byleby Lexin właśnie przez swoją cechę i to ganienie simów na starość się nie stała, wiecie, takim wersją drugą, takim klonem pani Zadeckiej, bo to by było smutne. Nie zaliczyła mega testu graczy. Minimalny wynik do zaliczenia wynosi 70, a ona miała 30. Ucieczka 6 na 20, biblok 9 na 30, szkolne układanki 9 na 30, sport 6 na 20. O nie! Będziesz smutna? Ale jest dumna z siebie mimo wszystko. Kurczę, szkoda. Szkoda. Ale dobra, o, jest też obserwatorium. Fajnie, bo nie trzeba mieć w domu, można tu czasem korzystać. Jak to jest rozłączone? To są te konsole. Pewnie ktoś inny gra na jakiejś innej. Tu mamy konsolę.
Tu, co to jest? Też plakaty jakieś. Fajnie to wygląda. Tylko otwarli, otworzyli sklep z koszulkami. Biegnij. Najpierw się targuj. Widzę, że strój taki ala Mroczny Kosiarz jest tutaj bardzo popularny też. Kilka takich osób. Chociaż moim zdaniem to trochę smutne spotkać kogoś w takim samym kostiumie. Nie widziałam jeszcze nikogo przebranego tak jak Lexin, więc... No. Targuj się, targuj się. Czy tu jej rośnie? Umie się pani targować jak mało kto. Niech będzie. Dam 25% zniżki. Dobra. To kup festiwalowy t-shirt. Kup i załóż. Nie masz też, coś masz na sobie pełny strój. Aha, no to po prostu kupię. Będę mogła potem w nim paradować. Na przykład jutro albo wieczorem. Poproszę koszulkę. Poproszę super koszulkę. Nie wiem jak wygląda, ale bardzo chcę tę koszulkę. Okej. Okay. 20 simoleonów. Nie był taki drogi. Dziękuję za zakup naszej festiwalowej odzieży. I proszę... Aha, to potarguj się jeszcze raz. Widzę, że to tylko na jedną rzecz działa. Ja chcę jeszcze jakiś obiekt kupić. Może właśnie tą kulę można kupić. No i co? Nie? Dwa razy pod rząd nie. A nie, dała! Myślałam. Dobra, to kup przecenione obiekty. Pokażcie, co tu macie. A, bańki ze zlotu zapaleńców. Biorę. Fajerwerki, kometa. Biorę. Mam mało pieniędzy, ale co tam? To są jakieś większe fajerwerki. Moździerz. Rzymskie ognie. Fontanna iskier. Kurczę. A dobra, weźmiemy rzymskie ognie. Zimne ognie są też. Ojej, to ja chcę wszystko. I kula śnieżna. No, 77. No wiem, że to jest trochę, ale to jest jej pierwszy konwent. No musi się okupić pamiątki. A kula to już musi być. Emilka. Emilka żyje już kilkaset lat, przyczajona w wodach Windenburga. To jest ta, w cudzysłowie Nessie z Windenburga, tak mi się wydaje. Tak, właśnie ona się miała Emily nazywać. Dokładnie co 52 lata wynurza się na powierzchnię, aby przywitać mieszkańców, ale zazwyczaj reagują oni krzykiem, przerażeniem i obrzydzeniem. Wraca więc do morskich głębin, aby zebrać się na odwagę i stawić czoło tym, którzy może pewnego dnia zaakceptują jej obecność z brzegu stawu. O, ja bym ją bardzo chciała spotkać. Bierzemy. Bierzemy pamiątki. W dodatku w tańszej cenie. Okej, okay, ma produkty w wyposażeniu. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. W teście graczy brałam udział. Ach, kibelek. Dobrze, Lexin, już idziemy. Skorzystaj z łazienki. A ci mają też taki sam. W ogóle to wygląda jakby byli bliźniakami. Patrzę, jakie ma... Nie masz nazwiska? Nie, inne mają. Dobra. Znowu rakietą też. Może rakietą też się wybierzesz? Czemu w sumie nie? Ojej, nic nie widzimy. A, tu w ogóle jest ten klub. Karaoke też musimy się kiedyś wybrać, ale nie wiem, czy akurat na tym zlocie. Bo karaoke to można i bez zlotu. A czy to jest plakat? Lexina nie ma. Nie ma niestety. Nie ma niestety plakatu. O, znowu mam nowego obserwatora. Jakże miło. Dobra, wysiusiałaś się. Higiena ci spadła bardzo. Nie można tu nigdzie łapek umyć. Chodźmy do normalnej łazienki. Tu musi być jakaś... Nie ma. Nie, jest. Dobra, Lexin poczuła takie... I tu są te gadające kibelki! O nie, musimy skorzystać ze zwykłej łazienki. Która jest damska? Dobra, ta. To spróbuj ręce umyć. Umyj ręce. Jak się czujesz tak brudno, no nie możesz śmierdzieć. Zaczniesz ten... Chodzić w kłębach zielonego dymu, no to będzie ci ciężko zdobywać przyjaźnie. Ojej, ona się zrobiła flirciarska. Czuję, że dobrze wygląda. No, myj ręce, może ci to pomoże. No, samo wejście tutaj do łazienki jej pomogło. Ale patrzcie. O nie. Ona chyba się sobie nie podoba, jak w tym stroju. Lekko zaniedbana się czuje. Bo bardzo zaniedbana. O nie, no nie wstydaj. Przecież już masz ładnie higienę. Prawie. Porozmawiaj z toaletą. Efekty specjalne. Ojejku, co to jest? No można po prostu skorzystać. Skorzystaj i. A wcześniej mi się wydaje, że ekran to były normalne właściwości właśnie. Ale może porozmawiajmy. Przyjacielska pogawędka. I właśnie wiem, że te toalety się pojawiały, co dziwne, w panelu tutaj. Znajomości. O, proszę. Klopo coś tam. Ale znikają później, nie? Jest. Klopo Pleciuch 2.0. Można się zaprzyjaźnić z kibelkiem. Dziwne, prawda? Podziel się... O!
Wiesz co, wyglądam strasznie, naprawdę. Czy mógłbyś mnie pocieszyć? Nie, Marcie, wyglądasz super. Dzięki, jesteś kochany. Mogę go ulepszać? O, pysznie strumień wody. Dobra, a o co chodzi z tymi efektami specjalnymi? Bidet, o! Nastrojowe oświetlenie? O nie! Co do biegu końca, myślę nad nie wiedzieć. A chyba i tak bym to nie brała udziału. Penny zasługuje na brawa za zajęcie pierwszego miejsca. Super. Umie programować. Tutaj kto dostał kolejne miejsca? A, pieniądze można wygrać. To fajnie w sumie. No ale co, Lexin sobie rozmawia z kibelkiem. O, wiesz jak wyglądam? Efekty specjalne? Aha, to włączyłam. Dobra. Aha, tak to wygląda. A hologram? Oglądaj. Wodospad, będzie się łatwiej sikało. Jak to wygląda? Skorzystaj i zdezynfekuj. Włącz tryb masażu. Aha. Ojej! Piękne! Możesz to oglądać? Chyba tak. A to jest hologram tylko. Urocze. Ustawiam sztucznej inteligencji. Aha. Męski lub żeński. W tamskiej toalecie gadasz z męskim kibelkiem. Dobra, chodźmy już stąd, bo to się robi zbyt dziwne. Do której jest ten festiwal? Nie pamiętam dokładnie. Jest dużo lam, widzę. To jest bardzo popularne. O nie! Jest druga taka simka. To jest wciąż simka, czy po prostu jest grubsza? Mila Mncz. Jest w klubach dwóch. Czy ja znam skądś? A wiesz co, nie witaj się. Udamy, że tylko ty masz taki kostium. Ktoś odgapił pomysł. No, co za odgapiactwo, jak tak można. Tu widzę, że budują rakietę, ale może spróbuj badać kosmos. Skoro jest taka okazja, żeby polecieć w kosmos, to spróbuj. Co prawda samo latanie w kosmos nie jest nowe, ale... Dla Lexi może być to ciekawa przygoda, prawda? Chodź szybciutko tutaj. Chodź, chodź. Nie bój się. Pięknie. Z kosiarzem w tle. No. Wyglądasz jak Luigi. Ciekawe, czy te kolory są celowo, że zielony i czerwony. Że to ma tak być, jakby niektórzy się przebrali za Mario, a inni za Luigi'ego. Barze karyka zaczyna się Happy Hour. Festiwal kończy się godzinę. O nie, dostaję wiadomość. Bzd, Lexin, zgłoś się, bzd. Komandor, Wander. Ojej. Potrzebuję twojej pomocy. Satelita na orbicie ma usterkę. Miliony simów narzekają na problemy z transferem danych w telefonach komórkowych. Chcą wysłać fotki swojego jedzenia, kotów i przepowiedni z ciastek z wróżbami, ale nie mogą. Komandor chce, by Lexin zajęła się tą sprawą. Leć to sprawdzić. O nie, klęska. Dokończ wykonywanie wszelkich rozpoczętych zajęć. Pamiętaj, żeby wpaść następnym razem, kiedy będzie odbywał się festiwal. Szkoda, że tak krótko. 7 godzin chyba gdzieś, nie? Ojej, kogoś prąd kopnął? Dobra, zobaczymy co dalej. Mnóstwo mazi. Lexin dociera do satelity i stwierdza, że jest on pokryty jasno-różową mazią. Ale dlaczego? Co to jest? Strzel w to, spróbuj to wyczyścić. Spróbuj wyczyścić. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Spróbujmy. No. Okej, okay. Czekajcie, przyspieszymy tak na dwójkę. Lexin zakłada skafander, otwiera drzwi, leci w stronę satelity. Po zbliżeniu się do... mazi? Dostrzega w mazi posypkę spożywczą? Co takiego? Lexin wyciąga swoją kosmiczną chusteczkę i ściera trochę substancji. Wącha ją, a potem próbuje. To lukier. Lexin zbiera próbkę do analizy w laboratorium oraz na przekąskę, a potem wraca na statek. Okej. Okay. O, poznaje nauki kosmiczne. Uroczo. I drugi poziom nauk, mojaż. To szybko faktycznie leci. Ej, ale tej historyjki tutaj nie kojarzę, a trochę latałam tą rakietą. Niespodziewanie Lexin dostrzega wielki cień. Szybko odwraca głowę i widzi przelatującego obok olbrzymiego królika z ciasta. Królik najwyraźniej skupia wzrok na innym satelicie i zaczyna strzelać żywym lukrem. Ostrzelaj go, uciekaj. Może ostrzelaj go. Bądźmy agresywni bardziej. I co?
Ciekawe, czy są specjalne historyjki dla tego konwentu. Tak jest! Te niesamowite działania jonowe odstrzeliwują łapę ciasteczkowego królika. Łapa zaczyna odrastać, ale królik najwyraźniej zrozumiał sugestię i odleciał w przestrzeń kosmiczną. Wróć do domu. Okej. Okay. Znalazły jakieś kosmiczne szczątki. Pokaż, co ty tu masz. Część do ulepszeń elektroniki? To jest to, co znalazłam? I to? Dobra. Bezpiecznie wróciła z wyprawy w kosmos. A, zaraz się kończy festiwal. Co się to stało? Nieprzyjemne otoczenie. A gdzie tu jest brudno? Tu są jakieś śmieci. Chcesz to wyrzucić, żeby poczuć się lepiej? Ojej, ale ten zachód słońca. Ładnie to w sobie wygląda, spójrzcie. Z tą... Ojej. Jestem w jakimś... W czym ja jestem? Nie chcę tu być. Chcę być tu bliżej. Chciałam powiedzieć, że to słońce fajnie wygląda z tą rakietą. Wow. Ale ładnie. Świeci bardzo. Okej. No moja kochana, jak się czujesz? Jak się skończy... Wyrzuciłaś to czy nie? Pamiątki kupione. Mogłabyś porozmawiać jeszcze z kimś, ale nie wiem, czy to jest ktoś ciekawy. Znamy kogoś? To są chyba ludzie z Windenburga, mi się wydaje. Zniknęła ta rakieta! I to też chyba zaraz zniknie. Zaraz wszystko zniknie. Chciałam jeszcze na konsoli pograć. Pewnie nie zdążę. No już chyba nie można grać na konsolę. Czy wszystko znika po kolei? Czekajcie. Lexin, gdzie jesteś? Tutaj. Robi się wieczór. Może spróbujemy jeszcze się rozjrzeć tu po... Ale te palmy. Śliczne tu są kolory. Super to wygląda. Chciałam zobaczyć, czy... Szkoda, że te konsole są odłączone, że nie można w gry grać. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Czy są jakieś plakaty albo te pudła z kulami śnieżnymi? Już mam trzy. Ale wiecie, tu toaleta, tu jest ten słup zagłoszy... Parkomet, tak wysoko. Jak tu auto żadne chyba i tak nie jeździ, nie jeździ u góry. Chyba nie ma tych plakatów niestety. Szkoda. Bo się rozglądam i nie widzę. Ciekawe, co tu normalnie jest, bo już nie pamiętam, jak nie ma tego konwentu. Ale ładna okolica, muszę powiedzieć. Chociaż u nas chyba jest więcej do roboty tak naprawdę pod domem, bo mamy i ty. O, mój sąsiad! mamy i tego kosza i... Wydaje mi się, że u nas jest więcej rozrywek niż tutaj. Chociaż no, głównie przez koszykówkę może. Nie wiem. Lubię naszą okolicę. Dobra, wiesz co? Spróbuj może się przywitać jeszcze. Udawaj, że jesteś sympatyczna. Nie, no żartuję, ja wiem, że jesteś sympatyczna. O! Już nie jesteś w ciąży? Wczoraj miała taki wielki brzuch, a dzisiaj już nie ma. Trochę to ubranie ci maskowało, ale... Żartuję, barabara w rakiecie. Opowiedz dowcip matematyczny. To są nowe interakcje! Rozmawiasz czułością o cosplayerach. Czekaj, porozmawiaj o cosplayerach z nią. Przecież sama jesteś cosplayerką. Porozmawiaj. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy urodziło wam się dziecko. Kłóć się o poprawne by były słowa Aquapark. Dyskutuj na temat starcia tysiąca niedźwiedzi wielkości mrówki z inną mrówką wielkości niedźwiedzia. O! Bardzo takie geekowskie tematy. Fajne to jest. Fajne interakcje. Bardzo. Dowcip matematyczny jeszcze. Ale powiedz mi, czy ty urodziłaś dziecko? Ojej, poszła sobie. O, to jest to, co mnie nie lubi. Chciała, żeby mnie lubiła. A ją znasz? Kłóć się o pewną wymowę słowa Aquapark. O, budka komuś zniknęła przed twarzą. Okej, okay, a tu ktoś brzuszki robi. Spoko. Ona jest teraz bardzo skupiona. Tu ktoś coś naprawia. Lucja. Zrób fotkę z ręki z cosplayerem. Ona jest cosplayerką!
Można robić fotkę z ręki. W sumie fajne. Pomysłowe, że można robić fotkę z ręki z cosplayerami. Czekaj, nie żegnaj go. Zrób tą fotkę z ręki. Ojej, skończyło się. Nie zdążyliśmy. Nie zdążyłam zrobić wszystkich interakcji. Już się chyba skończył. Tak, wszystkie rzeczy poznikały. Spójrzcie, jak się pusto zrobiło. Wszyscy się zmyli, no. Nawet te obiekty tak po kolei znikały. Mieliśmy na zbliżeniu, to nie widzieliśmy. Dobra, to wiesz co, skoro się skończył konwent, czy tutaj przewodnik, to zmień strój na codzienny, na ten i zobacz ten przewodnik. Zobaczymy, co w tej dzielnicy mody piszczy. Ktoś tu naprawia. Okej. Okay. Już cosplay się skończył. I zobacz ten poradnik jeszcze. Czy wiesz, że w dzielnicy mody mieszczą się słynne na cały świat apartamenty Giorgio Simoni? Wybierz się tam i zachwyć się dekadencją najdroższego apartamentowca w San Myshuno. O! A które to? Odwiedź mieszkanie. Czy je mogę odwiedzić? Aha, zaprosić mogę innych, ale nie wiadomo kogo. Dobra, to mój pomysł jest taki. Skoro już jest ciemno, stań sobie... O, ktoś udaje tego kowboja. Znaczy, żeby posąg kowboja. Podejdź mi tutaj. Spróbujemy... O nie, ona znowu śmierdzi, biedaczka. Chciałabym wypróbować fajerwerki ze zlotu zapaleńców. Ogień kręci się bez końca, też czy to wschód, czy zachód słońca. Umieć świecie i podpal. Pokaż, Lexin. Jak to będzie wyglądało? Okej, okay, przyjrzyjmy się. Jakie śliczne! Ale słodkie! Jak taki malutki świetliczek! Wow, fajne to było! Dobra, a to większe? Spróbujmy to, umyć świecie i podpal. Te rzymskie ognie. Mam nadzieję, że to będą takie duże fajerwerki. O, podpaliła. No i co? Czekajcie, czy ja powinnam mieć dalszy widok tutaj? Wow! Fajne, tylko takie dosyć małe. Miałam nadzieję, że się tak rozprysną na więcej kawałków. O, i zniknęły. Dobra, to jeszcze z zabawek zostało ci te bańki. Mamy takie specjalne. Bańki mydlane pozwolą Simon w każdym wieku cofnąć się do czasów dzieciństwa i przypomnieć sobie związaną z nimi radość oraz beztroskę, które czuli puszczając bańki w jeden z upalnych dni lata. O, ale to serio opisuje moje uczucia do baniek. Tego nie będziemy umieszczać w świecie. No, 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 no. Ja chcę... Nie umieszczę. Ja chcę bawić się zimnymi ogniami. To jest coś innego niż podpal? Pokaż. O. Jak ładnie! Sól! Ale ładnie wygląda z tymi ogniami. Śliczne to jest. Konkurs karaoke w barze karaoke. Simowie mogą sprawdzić swoje umiejętności śpiewania, wybierając śpiewaj w konkursie karaoke na dowolnym zestawie do karaoke w budynku. Ojej, nie wpuszcz sobie tego do oka. Zasadnicy zostanie wyłoniony w 23, więc postaraj się zająć ze swoim występem. Może spróbujemy? Jeszcze tego nie robiliśmy, tylko... Ja bym się skoczyła gdzieś umyć. Ale chyba nie ma za bardzo gdzie. Biedno. Mam nadzieję, że nie będzie śmierdzieć. A jesteś głodna czy coś? Nie no, tylko ta higiena. Dobra, spróbujmy zaśpiewać w tym... klubie karaoke. Czekajcie. To jest klub karaoke. Tutaj już znamy kibelek. O, tu ma jakąś tablicę. No i jest tutaj jedna scena. Okej, okay, ja bym spróbowała. A co to jest? Oglądaj. Dobra, to obejrzyj występ tutaj kogoś, a potem spróbuj własnych sił. Okej, okay, przepraszam, muszę iść na karaoke. To jest fajne, że tutaj jest ten ekran taki jakby z teledysku czy coś. Strójki. I tutaj ma tekst pewnie. Ja chciałam wystąpić, ale chyba teraz nie mogę. Dobra, poczekajmy, aż on skończy. No, chyba nie radzi sobie aż tak źle. Znamy ich? Nie.
Ojej, ona mu dała róże. Czy to jest romantyczne zachowanie? Czekaj, przyjazne powitanie. Ojej, telefonem świeci. Zobaczymy, czy Lex nie będzie fałszować. Przepraszam, chciałam ci zganić cię publicznie za okazywanie uczuć, bo jednak, no, tak przy samej scenie to moim zdaniem nie przystoi. Ale ten Sim głośno śpiewa. No, opanujcie się jednak. O nie. Chyba się nie lubią. Ale zaliczyło jej się to. Pewnie znowu... Nieudana uwaga. Ciekawe, czy kiedyś będzie miała udaną. Dobra, śpiewaj solo w duecie. My chcemy śpiewać w konkursie. Co by tu wybrać? Może... Weekender. Nie wiem, co śpiewał tamten Sim, ale dobra. Zaśpiewajmy Weekender. We can be there. Tak średnio śpiewa. Fałszuje chyba. Ale jest taka słodka tutaj. Zdobyła umiejętność śpiewania. Może doskonalić tę umiejętność klikając mikrofon lub swoją simkę i wybierać ćwiczenie śpiewania. Lexi może zaśpiewać solo utwory house, jazzowe i popowe. No, no nie krytykuj gej! A także utwory country po wybraniu śpiewaj w duecie z opcją stałą karaoke. Ciekawe. Ale patrzcie, takie żaróweczki tu lecą. Chyba Gofrey mi się nie podoba. Ale ona fałszuje, nie mogę przejść przez to podium! Przejdę tuż przed nią! O, zamknęła oczy. Kurde, nie mogę jej zrobić dobrego zdjęcia. Ale ona wyje. Ciekawe, czy kiedyś się nauczy śpiewać. A te teledyski tu w tle są super. Strujeczki. Zostań gwiazdą. No, Bianka to by tu wymiatała, ale... Lexin nie ma aż takiego talentu jak na razie. Uważa, że wyszło świetnie? Kiepskie śpiewanie karaoke. Niektórzy nie umieją się poznać na wrodzonym talencie. Okej, okay, więc nie wiem, czy wygrasz konkurs. O, jest pobudzona. I co? Rozmawiaj z Simą imieniu Mortimer. Dobra, jestem ciekawa, czy... O, znowu głodna. Boże, to już tylko jadła. Taka chudziutka, aby tylko... Znowu jakieś śmieci! Czemu wszyscy mi tu śmieci zostawiają? No w tym klubie w sumie nie ma nic ciekawego poza karaoke. Jest jedyna rozrywka tak naprawdę w tym Mute Molino. No jest bar jeszcze, ale... O, ktoś inny idzie wziąć udział w konkursie? Chyba tak. Nie przeszkadzajcie jej tutaj gadając za nią. Podejdź tutaj, to nieuprzejme. Jakiś... Nie wiem, czy ona śpiewa lepiej od ciebie. Zobaczymy. Poczekamy do 23 i ocenimy to. Ocenimy to. O, nie wiem czemu, ale ta simka mi się wydaje sympatyczna. Zderz się biodrami. Zobacz. I tak musimy czekać na 23, ale to już niedługo. Woohoo! Dobra. Lubicie się? Nawet się lubicie. Porozmawiaj z nią o zainteresowaniami, może... O, zapytajmy o zawód, to mnie ciekawi. Może weźmiemy jakiegoś drinka. Zamów drinka. Okej. Okay. Może... Co by to było dobre? Są wina. O, herbata ostre skrzydełka. To są jakieś nowe chyba? Weźmiemy to. Fajnie rzuca butelkami. Ale ten barman, który... Był na spotkaniu z Simsów, fajniej rzucał butelkami. Ten w sumie przecież mu nie wychodzi. Poproszę mojego drinka w całości. Tak się składa, że czekam na wyniki konkursu, więc... Czy to śmierdzi? Nie, pisze, że jest wspaniałe. Są dwa takie? Zepsute, aha. Ten teraz zepsuty? Nie, 9 godzin. No przecież nie będę brać tego starego. Wyniki już są. Dash Remesh wygrywa konkurs z wynikiem 86. Następnym razem pójdzie lepiej. Wróć w niedzielę, wtorek albo czwartek o 20, aby wziąć się w kolejnym konkursie. O, a jaki ty miałeś wynik? Chyba mi się nie pokazało. Dobra, to już chrzanić tego drinka. Zobaczmy tylko, czy coś jeszcze ciekawego się zrobiło w tej dzielnicy. Jakie to jest jedzonko?
O, azjatyckie, to zjemy tutaj. Targuj się, dobra, zamów jedzenie. Saigonki, mapo tofu, wieprzowina w sosie kwaśnym, bakłażan. A, weźmiemy sobie bakłażana. Zamów. Jej, nowe jedzonko. I potem już powinnam wracać do domu. I w sumie nie wiem, czy nie powinnam kończyć tego odcinka, bo chyba robi się dosyć długi. Zwiedzanie dzielnic idzie mi powoli. Cały dzień spędziłam, ale gdyby nie ten konwent, to poszłoby mi szybciej. O, tu mi się zaliczyło, ale super. Jeszcze mi powinnam klucz komuś dać, ale chyba na razie nie mamy takiej osoby. Tutaj sobie posąg oglądają. Patrzę, czy nie ma tych plakatów tutaj, wiecie? Ale... no nie widzę. Tu jest tylko ta skrzynka. O, jest plakat, super. Wygląda to, że Lexin ma pewne trudności z jedzeniem pałeczkami. Co? Jeśli chce nabrać wprawy, powinna częściej jadać potrawy wymagające ich użycia. Takie jak bakłażan w sosie słodko-kwaśnym. Ojej! Ale to nie zjesz? Gdzie ty idziesz? Znowu ci stół znika? Gdzie ty z tym idziesz? Aha, idziesz wziąć plakat z jedzeniem. O nie, Lexin. Je pałeczkę. Weź, jakbyś usiadła, byłoby ci łatwiej. Usiądź sobie tutaj. Myślałam, że ty pałeczkami to będziesz wymiatać. Ale fajnie, że dali nową jakby animację, w sensie jedzenie pałeczkami. Tutaj mamy turystów. Czy ja ich znam skądś? A to jest ta z Windenburga, a ten? Też chyba z Windenburga. Co, ostre? No ładnie pachnie, co? A co się stało? Zawstydzona. Ona ciągle się wstydzi czegoś. Dziurawe ręce. Kiepska kontrola nad pałeczkami. Tak, trudno się w tym połapać. Zadzwoń do kogoś. Dobra, a kogo najbardziej lubisz? O nie, ludzie cię nie lubią. Nancy znasz nawet. Jasminder. Jasminder? Chyba ją najlepiej znasz. Mogę stąd do niej zadzwonić? Rozmawiaj, wyślij SMS. Zaproś do... O, rozmawiaj. Dobra, zadzwoń. Może kontakt z nią poprawi ci humor. Poczujesz się mniej zawstydzona. Ty co masz do jedzenia? Mapo tofu. Z wieprzowiną. Uuu, ta miała coś ostrego. Co to takiego? Wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym. Okej, rozumiem, że najpierw musisz zjeść, a potem zadzwonisz. Przyspieszymy to trochę. Lexin, bo już jest po północy znowu. A tu co się stało? Już nie chcę dzwonić. Jest brudna. Śmierdzi. Okej. Już wszystko wie. Raz zjadła i wszystko wie. Co takiego? Ja śpię, zadzwoń później. Jeszcze dostałaś opiernicz. Dobra. Plakat chyba nie był nowy, z tego co widziałam. I chyba tu jest tylko to jedno do plakatów. To u nas jest więcej. Bo tutaj to nie jest. A nie ma żadnego pudełka, gdzie można śnieżne kule znaleźć. Mam nadzieję, że nie przegapię. A tu jeszcze jest. Weź plakat. Dobra. Weź plakacik. A tych pudełek niestety nie ma. Dobra. Ale fajne tu mają te drzewa takie różowe i w ogóle ładny widok jest stąd. Spójrzcie. Super to wygląda. Dzielnica mody. Dobra, już wracasz do domu, tylko weź ten plakat. Może jakiś nowy. A, ten mieliśmy. Dobra. Lexin, proszę do domu. Czuję, widzicie jej minę. Jestem brudna. Jak mogę tak śmierdzieć publicznie? To straszne! Okej. Biedna Lexin śmierdzi. Jest późno w nocy. Ale ja chciałam jeszcze tylko zobaczyć, czy jest jakieś nowe... Zostaw pasywno-agresywną notatkę. O nie! Nie, nie zostawię takiej. Przez to, że się źle czuję. Ma zły humor. Nie, nie, nie będziemy tak ten. Dobra, Lexin. Idź. Jakie masz jeszcze potrzeby? Pękasz. Dobra, to najpierw zrób sobie siusiu. Potem... może z dodatkami kąpiel, bo tak dawno się nie kąpałaś. może cytrusowa po prostu, o.
Będziemy wydawać kasę na kąpiel, ale trudno. Chciałabym, żeby te rury puściły. Już prąd widzieliśmy, jak wygląda, jak się zepsuje. Nie widziałam jeszcze szczurów. Też bym bardzo chciała. Aleksandra była trochę zszokowana, jak zobaczyła tę oraz tę dziurę. Tu chyba nie ma w tym pokoju, nie? Nie. A woda też mnie ciekawi, taka klęska wodna. Z energią już u niej jest bardzo kiepsko. Bardzo męczący dzień miała. O, położyła sobie maseczkę na twarz, widzicie? Odpręża się. O tak, to był taki ciężki dzień, ale bardzo fajny. Jeszcze musimy zobaczyć... bajki to sobie może jutro popuszczamy. O, tę kulę śnieżną, koniecznie trzeba ją wyjąć do naszej kolekcji. Ojej, tutaj się to faktycznie rusza. Cały czas tutaj damy tą. Jaka ona jest? Wyjątkowa. Ta jest rzadka, a ta też wyjątkowa. Mamy same super kule. Plakaty. Tu mamy te rzeczy do majsterkowania i jeszcze ten. Ja chciałam zobaczyć ten t-shirt jeszcze. To jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zobaczyć. Dobra, kąp się szybciej, jest druga w nocy. Boże. I będziemy kończyć ten odcinek. Jeszcze tylko zobaczymy ten t-shirt, bo to mnie za bardzo kusi. Ja się chyba przysnęło w tej wannie. Strasznie długo trwa ta kąpiel. Oj, Lexin. Musimy zobaczyć t-shirt. Okej. Okay. Jak się czujesz? Czujesz się skupiona. Tak, kąpiel z limonkami? Tak, jest! Lexin jest teraz skupiona, chociaż cytrusy trochę szczypią w oczy. Dobra, padasz na twarz, ale please, pokaż mi jeszcze tylko tę koszulkę. Tutaj idziesz spać. A to tu byś mogła sobie przy lustrze zmienić wygląd. Pokaż mi to. To i tak ci nie zajmie za dużo energii. Tak, wiem, że jest trzecia. Tak, wiem, że znowu nagrałam mega tasiemcowaty długi film. No trudno, tu jest tyle rzeczy do zobaczenia. Dobra. Pokaż mi ten kostium. Weźmy sobie jako codzienne, usunę tutaj to nakrycie głowy, bo na razie nie będzie potrzebowała tego cosplaya. Znowu mam jednego obserwatora. Zobaczymy koszulki. Czekajcie, o. Czy jest tu moja nowa koszulka gdzieś? Powinna być może w bluzkach? Czekajcie, dodamy sobie filtr, że będzie nam łatwiej, tak? Tu nie ma. Kupiłam, to powinnam mieć, co nie? Czemu tego nie ma? Może to nie jest jako miejskie życie? Chociaż to było dziwne. Co zrobić, żeby móc założyć tę koszulkę, skoro ją kupiłam? To powinnam ją gdzieś mieć, prawda? Tak samo właśnie mam ten problem ze strojem lamy. Gdzie jest ta nowa koszulka? Mam nadzieję, że jej nie przegapiłam. Tu są świąteczne rzeczy, jakieś bluzy, to nie. T-shirt tak na logikę mi się wydaje, że powinna być, ale... No nie widzę. Ja bym dała, żeby założyła od razu, to byśmy zobaczyli, ale miała tamten kostium super. Chciałam to później przymierzyć. No mam problem z tymi kostiumami. Wam powiem, co powinna mieć, a nie ma. Nie wiem, czemu mi się nie pokazują. Smutek. To usunęcie na razie czwarty strój. I koniec tego przymierzenia. Jak ktoś z was wie, gdzie znaleźć te koszulki i ten kostium do bycia posągiem, to dajcie mi znać. Ten odcinek będę już kończyć, bo jest masakrycznie długi. A Lexin jest masakrycznie zmęczona. Mogę jeszcze ćwiczyć taniec. Dobra, więc ja ją wysyłam do łóżka, już bez gadania. Mam nadzieję, że sąsiedzi nie będą hałasować w nocy, bo... to by trochę utrudniło nam sen, nie ukrywajmy. Chociaż chciałabym to zobaczyć. Dobra. Chciałam jeszcze tylko zobaczyć, jak u niej z umiejętnościami. Charyzma, to jest chyba właśnie za to targowanie się. Gotowanie na pierwszym, grywido na pierwszym, malowanie na drugim już. Nauki kosmiczne na drugim, pianino na pierwszym, sprawność fizyczna na drugim, umiejętności komediowe na pierwszym i śpiewanie na pierwszym. Trochę tego nabyła. Jest dopiero środa. Dobra. Niech ona sobie tu słodko śpi. Dzisiaj będzie pewnie spała trochę dłużej niż do 7. Wczoraj w sumie wcześniej wstała. Znowu ten most, co mi się wydaje, że deszcz pada. Ona sobie słodko śpi. My dzisiaj byliśmy na festiwalu zapaleńców.
zlocie zapaleńców, z czego bardzo się cieszę, że mogliśmy go zobaczyć. Przy okazji zwiedziliśmy dzielnicę mody, zobaczyliśmy jak wygląda, zobaczyliśmy jak wyglądają fajerwerki i te różne konkursy. Byliśmy na konkursie karaoke również, więc myślę, że dosyć udany i owocny dzień. Chociaż myślałam, że zwiedzę więcej dzielnic, ale no, ten zlot zajął sporo czasu. Także myślę, że Lexin bawiła się dobrze, mimo że jakoś się nieswojo trochę czuła w swoim kostiumie. Nie wiem czemu, powinna się czuć super. Myślę, że na razie mamy jeszcze pieniądze, więc w kolejnym odcinku chciałabym jeszcze dalej pozwiedzać dzielnicę, bo jeszcze nie było nas w kilku miejscach. I chyba jak właśnie zwiedzę te dzielnice, to wtedy wyślemy ją do pracy i sobie tam zobaczymy jeszcze jakieś inne pojedyncze rzeczy. Dobra, ode mnie to było wszystko. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, mimo że jest strasznym długim tasiemcem, ale mam nadzieję, że miło spędziliście przy nim czas. W ogóle dzięki za wszystkie komentarze pod poprzednim. Bardzo miło mi się je czytało i ubawiłam się, jak pisaliście komentarze a propos moich przejęzyczeń, zwłaszcza tego, że za drzwiami czy tam za ścianą szczekają koty i psy. I w ogóle dużo, dużo fajnych tam komentarzy było i ogólnie waszych wrażeń a propos samego dodatku, także dzięki. Mam nadzieję, że pod tym filmem też zostawicie mi coś fajnego do poczytania. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnych odcinków oczywiście. Kolejny pojawi się jutro. Buziaki. I pa, pa. A tu już prawie szósta. No cóż.